Temat browaru zamkowego w Cieszynie przycichł nieco w ostatnich dniach. Mam nadzieję, że inwestorzy, którzy się pojawili, faktycznie są zakupem zainteresowani tegoż browaru i że sama akcja Zostawcie Cieszyn nie ucichnie do momentu, aż sprawa się nie wyjaśni. A korzystając z okazji poruszania tego tematu, mój sąsiad Mateusz przekazał mi ciekawą butelkę do degustacji właśnie z browaru zamkowego w Cieszynie. Jest to porter cieszyński, piwo znane, szeroko dostępne, a ciekawe w nim jest to, że jego data ważności, data, do której najlepiej było spożyć ten porter, minęła 10 stycznia 2017 roku. Sam jestem ciekaw, co się tutaj zadziało. No, jesteśmy blisko 4 lata po terminie. Pogoda akurat sprzyja degustacji tego typu trunkom, więc lecimy. Cechą charakterystyczną porteru cieszyńskiego przez bardzo długi okres była obecność niestety żelaza i takich nut mało przyjemnych, bym powiedział. Jestem ciekaw, jak będzie akurat w tej butelce, bo to też wszystko zależało od warki. Niektóre tego żelaza miały więcej, niektóre mniej. Trafiają też na takie IBS, więc okej, w porządku. Natomiast to, co tutaj mamy? 22 balinga to ekstrakt, 9,8% to alkohol, serwować w 10-12 stopniach. No i dobrze, co pisze o nim sam browar? Treściwe, ciemne piwo z gęstą, kremową pianą. W aromacie dominują kawowe i czekoladowe nuty ciemnych słodów. Wyraźna goryczka równoważy jego słodycz, a pokaźny alkohol przyjemnie rozgrzewa przełyk. Długie przechowywanie w butelce wzbogaca piwo o aromaty suszonych owoców. Serwować piwo w temperaturze 10-12 stopni Celsjusza. Składniki to woda, słody jęczmienne, wymienione pilzneński, monachijski, karmelowy oraz czekoladowy, cukier, chmiel, piwo pasteryzowane. No dobrze, etykieta, proszę bardzo, jaka jest, każdy widzi. Jest po prostu chyba okej. Ale nic to. Kapsel firmowy browaru zamkowego. Szkło jedno z moich ulubionych, czyli Teku. Starcz, staw, mi się ładnie prezentował. Dobrze. Navisus. Bardzo ładne, nieprzejrzyste, wręcz czarne. Jak podniosę do światła, to wypada troszeczkę bardziej w ciemny broń, taki machoń. Piana szybko nam zredukowała do krążka. Niezbyt obfitego, ale okej. Czuć śliwki, czuć czekoladę. Jest przyjemnie bardzo. Co fajne, nie ma sosu sojowego. Brak paloności, no raczej śliwki, czekolada, wiśnie. Bardzo krągły, niezbyt może intensywny, ale bardzo, bardzo przyjemny deserowy aromat. Jest bardzo słodki, to na pewno. Tutaj już taka delikatna, bardzo subtelna paloność się pojawia, ale dalej dominuje czekolada z rodzaju raczej tych takich słodszych, mlecznych. Jeżeli chodzi o odczucie słodyczy, a nie jeżeli chodzi o odczucie mleczności. Delikatnie kawowe nuty gdzieś tam na finiszu się pojawiają. Takie fajne, takie delikatne bardzo. No i teraz kwestia żelaza. Bo wydaje mi się, że
albo jest go tutaj totalnie minimalnie, albo go w ogóle nie ma, bo też może być tak, że ja sobie wkręcam, nastawiam się, że tak jest, więc tradycyjny test na skórze przeprowadźmy. Nie ma. Nie ma, ja przynajmniej nie czuję. No jest przyjemnie, jest przyjemnie, jest deserowo. Te prawie 4 lata po terminie przysłużyły się zapewne temu piwu. On jest pełny, on jest treściwy. Bardzo, bardzo solidny porter bałtycki. Fajnie, że nie jest mocno palony. Goryczka umiarkowana w stronę raczej niskiej. Nie jest to piwo jakoś intensywne pod tym kątem. Ale, kurde, jeszcze raz to żelazo sprawdzę, bo nie wiem. Nie. Chcę mieć 100% pewności. No nie ma. Nie ma. Nie ma. Czyli finalnie bardzo, bardzo przyjemny porter mi się trafił. Mateusz, jeszcze raz dziękuję za tę butelkę, bo będzie to duża przyjemność posiedzieć sobie troszeczkę nad tym piwem. Na dworze zimno, drewno w kominku płonie, więc będzie można się pocieszyć. No naprawdę fajnie ułożony, dobrze postarzony porter bałtycki. Deserowe, świetne piwo, bardzo w stylu i będę miał z niego dużo radości. No i oby takie portery jeszcze długo z browaru zamkowego w Cieszynie wychodziły, żeby się tam pojawiały i żeby nie doszło do sytuacji, w której 1 kwietnia 2021 roku bramy browaru zamkowego w Cieszynie zostaną zamknięte, czego sobie i Wam życzę. Wasze zdrowie.